Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym artystom. Dzisiaj przyjrzymy się twórczości Stanisława Wyspiańskiego, żyjącego w latach 1869-1907. Był autorem Wesela, nazywany był czwartym wieszczem polskim. Wszechstronny artysta, pisarz tworzący w czasach młodej Polski w symbolizmie oraz w secesji. Projektant mebli, scenografii, kostiumów, autor pastelowych kartonów z projektami witraży, portrecista. Artysta był synem rzeźbiarza i fotografika, urodzony 15 stycznia 1869 roku, w wieku 7,5 lat osierocony przez chorą na gruźlicę matkę. Wychowywał się u bezdzietnego wujostwa Stankiewiczów. Wyspiański kończył naukę w szkole ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim w Pałacu Larisza, później uczęszczał do gimnazjum Świętej Anny w Krakowie. W okresie szkolnym podejmował pierwsze próby dramatyczne i malarskie, tworzył karykatury profesorów, kopie dzieł. Przyjaźnił się m.in. z Józefem Mehoferem, przyszłym malarzem, a także z Lucjanem Rydlem, poetą. Jeszcze w gimnazjum, jako słuchacz nadzwyczajny, uczęszczał na wykłady w oddziale rysunku Szkoły Sztuk Pięknych. Prawdopodobnie pomogła mu w tym znajomość jego rodziny z Janem Matejką oraz Władysławem Łuszczkiewiczem. W 1887 roku staje się pełnoprawnym studentem szkoły i zaczyna od drugiego roku. Równolegle studiuje na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1887 roku odbył także samotną wyprawę po Galicji Wschodniej, m.in. do Lwowa, Drohobycza, Stanisławowa, Rochatyna. Zwiedzał i szkicował zabytki. Rok później, podczas uczelnianej wycieczki inwentaryzacyjnej w Króżlowej, odkrył słynną drewnianą figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, tak zwaną Piękną Madonnę, gotycką Madonnę z Króżlowej. W 1889 roku wraz z przyjacielem Józefem Mehoferem został zaproszony przez Jana Matejkę do wykonania polichromii w prezbiterium Kościoła Mariackiego w Krakowie. Po jej skończeniu w 1890 Wyspiański wyjechał w pierwszą podróż artystyczną po Europie. Trzy razy powracał do Paryża, odwiedzał teatry, uczęszczał na spektakle operowe, tworzył zarysy własnych dramatów. Po powrocie wrócił do pracy przy renowacji Kościoła Mariackiego. Wraz z Mehoferem mieli za zadanie zaprojektować herby na ścianie oraz witraże przedstawiające alegorie cnót i występków oraz psalm o miłosierdziu Bożym, a także witraż ze scenami z życia Najświętszej Marii Panny. W międzyczasie obaj otrzymali stypendium i wyjechali do Paryża do Szkoły Sztuk Pięknych. Po niezdaniu egzaminów rozpoczęli naukę w prywatnej akademii rzeźbiarza Calorossiego. To wtedy artysta zatruł się farbami olejnymi, na które miał alergię. Dlatego zaczął wprawiać się w technice pastelowej, portretować paryskich znajomych. Z ważniejszych wydarzeń w 1891 roku Wyspiański stworzył projekt kurtyny dla krakowskiego Teatru Miejskiego, obecnie imienia Juliusza Słowackiego. Dzieło miało baśniowy charakter, przedstawiało nimfy, demony, rusałki, symbole klasycznego teatru. Jednak ostatecznie wybrano wersję Henryka Siemirackiego. Niepowodzeniem okazuje się też współpraca z Komisją Renowacji Katedry we Lwowie, która niespodziewanie odrzuciła projekty witraży. Były to śluby Jana Kazimierza oraz wizyjno-alegoryczna scena ginącej Polski, Polonia, przedstawiająca grupę osób rozpaczających wokół osuwającej się bezwładnie kobiety w gronostajowym, purpurowym płaszczu z mieczem szczerbcem u boku. Na postacie spogląda z góry Madonna z Dzieciątkiem oraz Michał Archanioł. Mimo to lata 90. XIX wieku przyniosły Stanisławowi pierwsze sukcesy. Zaprojektował i częściowo wykonał polichromię w restaurowanym kościele Franciszkanów, który uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1850 roku. Polichromia złożona była z motywów kwiatowych, heraldycznych i geometrycznych. W szkicach nawiązywał do ogrodu zupełnej szczęśliwości oraz do lasu zwątpienia, walki, trudów. Wśród kwiatów roślin pojawiał się motyw dziewanny, słonecznika, niezapominajki, wyki polnej, liścia paproci, rozmarynu, buławatka, dzwonków czy winnej latorośli. Wszystkie o płaskich, zgeometryzowanych, symetrycznych formach. Nie wszystkie znalazły się na ścianach, wokół okien, ślepych otworów. Pojawiał się też motyw stylizowanych pawich piór, serca i płomienia, gwiazd, orzeł i korona.
Na projektach powstały też figuralne przedstawienia Caritas, Madonny z Dzieciątkiem na tle olbrzymiej kępy kwiatów, spośród której wychylają się dwaj aniołowie i podtrzymują koronę nad jej głową, a także scena ze świętym Michałem Archaniołem i strącenie aniołów, łucznicy, część górna i strącone anioły, część dolna. Do kościoła franciszkanów Wyspiański stworzył też witraże ukazujące żywioł ognia z czerwonymi makami, żółtymi liliami przybierającymi kształt płomieni, a także żywioł wody z m.in. nenufarami, wodą w postaci falującej linii. Powstał też witraż z błogosławioną Salomeą, świętym Franciszkiem oraz najbardziej znany Bóg Ojciec, stań się. Ten ostatni znajduje się nad chórem, zaprojektowany został w 1897 roku. Przedstawia Boga z uniesioną dłonią w chwili wyprowadzenia świata z nicości, z chaosu. Stanisław Wyspiański zdobył Nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności za pejzaże z kopcem Kościuszki o różnych porach roku i dnia. Są to widoki z okna na kopiec Kościuszki w Krakowie, widok na kopiec Kościuszki o zachodzie słońca zimą, widok z okna na kopiec Kościuszki w Krakowie szary dzień, słońce na śniegu, zadymka, szary dzień. Wkrótce nawiązał też współpracę z Teatrem Miejskim w Krakowie jako dekorator i malarz oraz ze Stanisławem Przybyszewskim jako kierownik artystyczny Tygodnika Życia. Większy rozgłos przyniosła mu dopiero w 1898 roku premiera Warszawianki w inscenizacji Ludwika Solskiego. Był to początek serii dramatów narodowych. Wyspiański brał udział także w projektowaniu części dekoracji do sztuki. W 1900 roku wziął za to udział w weselu swego przyjaciela Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny w Bronowicach Małych, które zainspirowały go do napisania wesela. Zostało ono wydane w 1901 roku, przyniosło mu sławę i uznanie, ale wywołało też kontrowersje. Sportretowano tam i skarykaturowano wiele znanych osób. W tym roku, wcześniej, także w tajemnicy wziął ślub z chłopką Teodorą Teofilą Pytko, z którą miał trójkę dzieci – Helenkę, Mieczysława, Stanisława. Usynowił także Teodora, nieślubnego syna żony. W tym okresie zauważalna jest tendencja do przekraczania granic ustalonych stanów społecznych. Mimo to kobieta, żona artysty, do końca życia nie została zaakceptowana przez rodzinę i bliskich Wyspiańskiego. W tym okresie twórczości Wyspiańskiego dominowały portrety, autoportrety malowane pastelami, realistyczne, z licznym nastrojem, z wyraźnym konturem i nasyconymi plamami barwnymi. Uwieczniał przyjaciół, rodzinę, swoje dzieci w nieupozowanych codziennych momentach. Przykładem może być pastelowa główka Helenki z 1900 roku, ukazująca portret córki z rozchylonymi wargami, potarganymi włosami, jakby dopiero się przebudziła, wstała z łóżka rozespana. To także Śpiący Mietek z 1902 roku, Helenka z wazonem z 1902, Mietek i Teodor, autoportret z 1903, czy Mietek oparty na rękach i autoportret z żoną z 1904 roku. Rok później powstało za to Macierzyństwo, przedstawiające kobietę karmiącą dziecko oraz dwie dziewczynki z żółtymi kokardami we włosach na tle białej pelargonii. W istocie są to dwa ujęcia Helenki. Nie jest to jedyny podwójny portret w dorobku artysty. Wyspiański chętnie malował także pejzaże, widoki Krakowa. Przykładem mogą być Planty w nocy, widok plant o świcie, Planty z widokiem na Wawel. Planty o świcie z 1894 roku były pożegnaniem się z techniką olejną, powitaniem Krakowa, z którego już nigdy na dłużej nie wyjedzie. Zbiera i rysuje pospolite rośliny z okolic Krakowa, z Bielan, okolic kopca Kościuszki, skałek koło Wawelu. Wielokrotnie wraca do malowania zielnika. W 1904 roku stworzył dekorację Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. Zamówił wykonanie poręczy w kształcie liści kasztanowca w fabryce wyrobów metalowych Józefa Góreckiego na Zabłociu. Zaprojektował też witraż Apollo do klatki schodowej, który został wykonany w krakowskim zakładzie witrażu Władysława Ekielskiego i Antoniego Tucha. Witraż przedstawia postać Apolla Słońca, skrępowanego i przywiązanego do przytłaczającej go liry. Całość otaczają planety Układu Słonecznego – Saturn, Jowisz, Mars, Merkury, Ziemia, Księżyc, Luna i Wenus. Przedstawienie interpretowano jako bezpośrednie odwołanie do zatrzymania Słońca przez Mikołaja Kopernika. Niektórzy dostrzegają też odwołanie do Chrystusa przytłoczonego przez niesiony krzyż. Z ważniejszych projektów Wyspiańskiego możemy też wyróżnić wystrój wnętrz, meble w mieszkaniu Tadeusza Boja-Żeromskiego i jego świeżo poślubionej żony.
a także obmyślanie przebudowy wzgórza Wawelskiego zatytułowanego Akropolis. Artysta był też profesorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Wyspiański chorował przez wiele lat, wykryto u niego kiłę. Zmarł w krakowskiej klinice w listopadzie w 1907 roku. Jego pogrzeb stał się manifestacją narodową, w której wzięło udział około 40 tysięcy osób, w tym reprezentantów władz różnych miast, instytucji, środowisk artystycznych. Został pochowany w krypcie zasłużonych na skałce. Nad trumną nie wygłoszono żadnych przemówień, bił tylko dzwon Zygmunta. Stanisław Wyspiański był znany przede wszystkim z pastelowych projektów kartonów, z witraży, z portretów swoich dzieci, rodziny. Jego twórczość charakteryzowała się subtelnością, delikatną, płynną linią. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i zapraszam Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, Instagrama, Facebooka oraz do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.